Siema! Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, dobra, dobra. Co się w ogóle dzieje? Chuj wie. Tutaj misji... Czekaj. Nie, no. Myśmy wyłączyli światło. No, a no tak, fakt. Było tak, że zasilanie wyłączyliśmy. Dobra, już pamiętam. Nie, już tą misję pamiętam, wiesz? Bo tą jeszcze tu widzę, że dwa nagrania mam, także jest git. Dobra, alien tam poszedł. Bo tu pod tabem masz statystyki, nie? O kurwa, ale zajebiste glany. Czekaj, bo u mnie coś lag. Zaraz się rozrusza. Zaraz się rozrusza, w razie czego to u mnie się rusza. Ja tutaj patrzę, czy coś kurwa tutaj jest, wiesz, ale nie ma nic. Tu se otworzę, czy tutaj coś jest. O. Światło, dobra, ja idę z Anilem. Masz, to nagranie ci znalazłem. Dziękuję, ale ty... Aha, jest, zaraz nagranie. Ja jest. Dobra, jep. Widzę Weichen, Schopen, Buchen, Machen. Ciąg za Weichekrąg! Yeah! Ty to widzisz? Widzisz to? Mamuśka! Przejebane. Co na to w dupie w ogóle ma? Nie już wiem. Bolca. No Bolca jej zajebali. Ciekawe jest, czy będziemy musieli ją zajebać. Chyba jednak tak. Jak jebnęli tu kurwa. Już jest! Co? Zerwała się stara? No, spadłem w dół tak nagle, tak jeb spadłem. Kurwa. Jeb. Chyba mamuśka się zdenerwowała. Chyba bryzgak. Ej, ja o kurwa. Ona odkryła teraz tą szybę. Tak, Jezu! Kurde, dalej. Kurwa mać. Niby nie straszna gra, nie wiem wcale, ani trochę. No, ale powiem ci, że Doom byłby ciekawy, gdybyśmy zaczęli w to jego nagrywać. Tam można się też przestraszyć, chociaż... No to ja wiem, tam to można. Czyli we dwóch wątpię, żeby tam nam było nie wiadomo jak straszno, ale... Ale wiesz. Dobra, odpalę tu latarkę. Albo nie wiem, czy jest w ogóle sens. Czekaj, bo mi coś lagło. Miałem laga, że mnie kurwa obróciło. A, bo drzwi znowu. Ej, śmieszne z tymi drzwiami, kurwa. Nie mogę przez drzwi przejść. No to ja nie wiem o co biega. Może to po prostu bóg jakiejś... Bóg gry jest, wiesz. Kurwa, ja się te plujaki. Może nie, no. Tu mam... Mam granatnik, także bawię się granatnikiem. Ja też. Pierwszy. Dobra. Po coś mam w końcu te pociski. Ten Pulse Rifle jest tak naprawdę trochę słaby, jeśli chodzi o to strzelanie do nich. Ale granatnik jest dobry. A, granatnik jak najbardziej. A ja chcę... Ej, tam jest kurwa ciężkie działko? Nie wiem. Mam to jeszcze. Jak chcesz, możesz wziąć. Jak jest, to wezmę. Nie, zwykły Pulse Rifle. Ej, spierdalaj, grzydalu. Czekaj, bo ja tu widzę. Takie wykończenie obcego, że kurwa przykłada mu lupę do uszy i jeb. A nie, to ani... Znaczy chyba widziałem to w grze, wiesz, ale nie jestem teraz do końca pewny. Jeszcze wtedy, kiedy nagrywamy, to jeszcze nie spotkałem się z tym. O, ale jebło. Ale dostał w mózg. Ej, ale mam out of HP, prawie. Ja mam full. Tak, że Onil na kurwia z tego. O dziwo, w końcu zaczął napierdalać. Ze smart guna, tak? Czy jak to się nazywało? No, smart gun. Mam czerwono mam. Ej, uwaga! O jest, dangerous. Jeb. Wow, co to było? Ja strzeliłem. Tam masz apteczkę tu jak chcesz. Właśnie kurwa chcę ją wziąć, wiesz? Dzięki! Dzięki! Za twoją nieczystą wypłatę. Chyba sobie postala nagra od nowa. No ja już nagrywałem postala, także ja nagrałem... A ty masz na Steamie postala? Nie, ja mam postal X. Na Steamie osiągnięcia są kurwa niszczące. Co ty gadasz? No. Ale po polsku jest na tym, na Steamie, czy nie? Nie, no ja sobie skopiowałem pliki, wiesz? I co, jest normalnie z Polski nie działa? No działa, no. No widzisz. Znaczy, teksty są po angielsku, ale... Znaczy te, wiesz, pisane teksty są po angielsku, ale... no. Ale dubbing jest polski. Tak! Bo ten bo dubbing jest zajebisty. No, znaczy w Apocalypse Weekend mi się nie udało uzyskać dubbingu polskiego, ale to wiesz, to jest najmniejszy problem. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. Kupić mleko. Postal jest zajebisty.
No ja nagrywałem tego, ja nagrywałem A Week in Paradise, tak więc wiesz, tą modyfikację co do tego, co masz od razu od poniedziałku do piątku i sobotę i niedzielę, nie? No, a grałeś w Eternal Dimension? Grałem, ale nie nagrywałem jeszcze. Fajny modzik, naprawdę fajny, fajny znaczy, ma bardzo fajny, straszny jest, kurde, ja się bałem jak to grałem. Początek był dobry, jak tam pierdolą z tego baseballa tam. Ja to nagrałem cały, ale to dawno temu, kurczę, jeszcze w 2011 roku. O, jest. Znalazłem na tego. Nieśmiertelnik pierwszy. No, coś mamy. Ej, ale to chyba musimy nie iść tutaj tego. Ale wiesz, no warto było tu się przejść. No, szlak by to trafił, no nie mogę ich zabić, nie? Nie no, ale kurde, postar to jest... To jest klasyka, no można to tej grze mówić. Ja ci powiem tak, Jasiu, ja tyle razy postara przechodziłem. Ja też, ale ta gra się nie nudzi. I za każdym razem się śmiejesz, nie? No. Wiesz, ktoś może mówić, że to jest brutalna gra, że to jest zła gra, ale kurwa, pograsz to... A wziąłeś tą grę Hatred? Nie. To ci wyślę potem linka, ja pierdzielę. Będzie polska gra, nie? Mordujesz cywili, nie? Klimat, postal 1, nie? Z góry widzisz, wszystkich mordujesz i tak dalej, jest rozpierdol. To się, wiem, że się czepiali o ten, że ten logo nowojorskiej policji tam jest i mają usunąć, wiesz? No i już oczywiście ból dupki, bo gra brutalna. Tam, ja lubię. A oglądałeś ogólnie film Postal? Też zajebisty. To też zajebisty, mi się naprawdę podobał. Dla fanów gry to naprawdę to jest pozycja obowiązkowa, nie? Jest śmieszne, a ktoś jeżeli nie zna gry, no to... No. Znaczy, no, mogliby troszkę inaczej tam kilka rzeczy zrobić, ale... W sumie... Jest śmiesznie. Otwieraj te drzwi, no, w końcu. Baba stoi na pasach. Musisz nie wiesz, podchodzi, nie, shotgun, headshot i tyle. Ale co tam o te dziewice się sprzeczali? Tak. Osama, ile w końcu tych dziewic ma być? I ta jego gruba żona. Wow. Mamy tam. Kurwa, tam alarm podnieść. Nie ma włączania alarmu. Tu masz kolejny. Ten. Kolejne nagranie. Dobra, czekaj, ja się skitram, bo kurwa. Kitraj szlugi, facetka idzie. Jep. Łap tą granatę. Nom, wpierdalaj go. Dobra. Kurwa mać. Tak o Jasiu, wiesz, jest strona z grami, które są na koopa. Trzeba byłoby po prostu sprawdzić i pomyśleć, co możemy zrobić. Oj, nagrać. Zamknąłem się drzwi. A. Szkoda, co? Że ten, Jedi Knight, Jedi Academy nie ma. No, albo taki Kotor dajmy na to. Nie, no w Kotorze to byłoby trochę może nudne. Znaczy, można w Neverwintera zagrać. Ale Neverwinter to byłoby bardzo długie. A, dzisiaj on ten, Neverwinter Nights, tak? Tak. O Jezu, kiedy ja w Neverwinter Nights grałem. Ja się pierniczę. Ja jak w gimnazjum byłem. Szmat czasu temu, kurwa. Ja się, jak to było 10 lat temu. Pamiętam, kupiłem tego, jak to się zwie. Kupiłem Neverwintera, a później kupiłem sobie dodatki do Neverwintera i kurwa z tych dodatków się bardziej... Gdzieś tam mam tą złotą edycję, kurde, na ja półce. Ja też gdzieś. Ja ci powiem, że ja się z dodatków bardziej cieszyłem, kurde, niż z podstawki. Podstawka dla mnie była na przykład nudna. No, dodatki były ciekawe. Właśnie to jest najlepsze jest to, że dodatki były lepsze niż normalna gra. Tak samo było między innymi z GTA 4. Gdzie dodatki przerosły oryginał. No, znaczy powiem ci tak, nie grałem, mam dodatki, mam GTA, mam wszystkie GTA oprócz piątki, co nie? Oprócz piątki, no, a, kurde, nie dziwię się. Nie grałem, jak to się zwie, w dodatki do czwórki. Nie, dodatki są naprawdę konkretne, nie? O, nagraj GTA 4. No kurwa, rozpędzam się. Czemu, z dodatkami? No, to, ile by to, ile by to czasu zajęło, ja cię pierniczę. Już GTA nie jest, nie wiadomo jak długie. Same misje główne. No to wiadomo, ale wiesz, plus dodatek, dodatki nie są aż takie krótkie też. Kurwa mać, padłem, weź mi podnieś. Czekaj. Myślę, żem nadział tam na tego gnoja z tym jebanym miniganem, kurwa, zaraz go rozpierdolę tutaj. Chodź tu, kurwo, cię kurwo zabije. Wyrwę ci flag. Jasiek typ Rage'a. Ojej, ale ty, kurwa, Jasiu, przecież Rage ma koopa. Ty masz Rage'a? Miałem kupić i wyszło trochę inaczej, bo namów potem zabrakło kluczy. Pamiętasz, że była ta wyprzedaż, akurat właśnie Rage tam udaje, że chyba był za 12 zł z tą zadychę. No to na Allegro można kupić, ja w Biedronce kiedyś kupiłem. I chciałem kupić, ty chuj. Oh yeah!
Ej, znam to. No ja znasz to. I w Obcym i w Prometeuszu to było, dobra? Tak, tak, dokładnie tak. Aha. Obcy, Ósmy Pasażer, Nostromo, początek, znaczy właśnie początek filmu, no już taka połowa filmu, nie? No. Czy tam już te alienki. W Prometeuszu też to było, kurczę. Nie no, Prometeusz też zajebisty film. Nie no, można podobał mi się. Oglądać to, nie? To taki prequel do Obcego. No. Znaczy w sumie mieli tam zawsze większość filmów tych z uniwersum Aliena i Predatora się podobało. Mi też. Nawet AVP te, wiesz, które wyszło. No chociaż te Obcy kontra tam... Predator to już taki typowy skok na hajs był, ale to no... To ale są... pooglądać można było, kurczę, nie było tu takie aż nie wiadomo jak starszy. Wiadomo, znajdą się przeciwnicy, którym się nie będzie nic nigdy podobać, że to... Takie buraki. No wiadomo. Buraku nie podoba się! Buraki, cebulaki, biedaki. Ale komuś mózg rozjebał. Rozjebało ci... Kurwa. Tu są jeszcze. Rozjebało ci mózg i pojechałeś na Mazury. Dobra. Czekaj, pójdę tam na moment, zobacz, czy tutaj coś jest. Sprawdź, czy tutaj nic nie ma. Nie, nie można to. Jak będzie jakaś broń, to gadaj. Nie, tam nic nie ma. Uratuj pojmanego Marine. Tak, właśnie. Przeteleportowało mnie do ciebie. Tak. Wow, lag lekki był. No i kurwa, znowu mi zacięło grę, jak są drzwi. Bo co, bo drzwi? Bo drzwi, no! Kogo wina? Drzwi! To wina drzwi! Wszystko to jest wina drzwi! Jezu, te plujaki jeszcze tutaj. Plujaki... A HP mam po chuju. Pancerz full, HP 0. Fuck logic. No i uratowałem cię prawie przed Alienem. Nie ciebie, Jasiu. Jakiegoś tam buraka przed Alienem uratowałem, bo strzelam. Ej, trafiłem, ale nie zabiłem. Jeżdża. No, wypierdzielać mi są. Skurwy syny Żydzi. Skurwy syny Żydzi. Biedaki, cebulaki. Robaki. Ej, ty, jumper pierdolony. Kici, kici, taś, taś. Jezu, ile ich tu jest. Ja się piernicz. Gdzie za mną? Był, już nie ma. Czekaj, może tam na górze będzie jakaś apteczka. Idę na górę, zobaczyć, czy to jakaś apteczka jest. Kurwa, jeszcze mi goń. Nie, widziałem go. Auto w pancerz. Auto w pancerz. O! Ty, a widziałeś tego nowego CS-a jakiegoś, który tam wyszedł? Chodzi ci o tego Nexona? Nie wiem, co to w ogóle jest. Coś z zombiekami? O co tam chodzi w ogóle? Nie, nie, no weź, weź, idź mi z tym. Nawet nie wiem, co to jest. To jest, co to jest, gra CS, nie stworzona w ogóle przez Valve, tylko przez jakieś tam osoby od Combat Arms. To w ogóle aha, to jest po prostu to jest taki skok na kasę, żeby... Tak, był, tak? Tak, bo nazwa CS jest, nie? Tylko to jest taka kurwa profanacja, że to jest chuj, nie? Znaczy to jest... tak, to jest po prostu trzeba zapłacić, co nie? Tam, żeby... Znaczy no... To jest znaczy pay... nie, no, no, tak. No pay to win, no dokładnie takie pay to win, nie? Ale no, wiesz, no ale kurwa, no... Tak sprofanować taką serię, no to wiesz, to jest... No dobra, kurwa Jasiek, ale jak chcesz sobie kupić kurwa CS-a, to płacisz te 2-3 euro, kurwa. Wiesz co, niech ktoś mi powie, że kurwa nie ma 2-3 euro, no kurwa niech sobie odłoży. Nie mam, nie mam 2-3 euro i co? No dobra, ale masz CS-a, więc nie pierdol. Mam prawie wszystkie oprócz Source'a. Bo jakoś Source mi nie poszedł ogólnie. Ja mam Source'a i kurwa powiem ci, że pograłem w niego tylko 4 godziny. Na tym bo naprawdę, bo Global Offensive mnie zauroczył w chuj, a... A, GO jest fajny, masz tryb turniejowy, to, tamto... Weź mi o matchmakingach w ogóle nic nie mów, nie? Ale no tam zawsze jak zacznie losować, to... Czasami mam ochotę naprawdę, żeby wziąć, wyrzucić klawiaturę przez okno i wyzywać tam wszystkich. Nie byłoby meczu, gdyby kurwa żadnego ruskiego nie było, nie? A, ruski na tym... Wiem, że jest jakiś ten plugin do Globala, że ci w ogóle nie losuje ruskich. Nie, z nimi się teropornie gra i to bardzo. Jeszcze ci kurwa takie szmaty powyzywają, a ty jak ich wyzwiesz to od razu zaczynają jakaś tam blać, polska blać, kurwa. Kurwia to sam skurwa. Dlatego najlepiej jest kurwa mówić po angielsku i mieć święty spokój. Nie, ja raczej ich wyzywam, zamknij się ruski i tyle.
No ja po angielsku staram się gadać. Jak gram CS-a, gadam po angielsku. Nie, no tam wiadomo, że tego. Nawet jak gram z Polakami, to się nie przyznaję, powiem ci, bo to kurwa nie ma sensu. Już nieraz grałem z takimi debilami, że to się w palenie mieści. Człowiek chce spokojnie, kurwa, pograć, mieć jakiś tam fan z tej gry, ale przyjdzie Polaczek, kurwa, i będzie ci przeszkadzał. No przyjdzie ci, kurwa, taka cebula i tego. Najlepsze jest to, miałem raz bana z głupoty mojej drużyny. Koleś wpierdolił się pod granat, kurwa, i z tego, że za obrażenia, nie? Ban. Chuj, ty tydzień baną, kurwa. Ze znajomymi też grałem, niechcący, lecę za tym, za kolegą, a grałem na laptopie, kurwa, i wiesz, no myszka myszką, a touchpad był włączony i kurwa tak, no, palec mi śmignął po touchpadzie, i wiesz, ten a wiesz, co to jest? Że jak go dotkniesz, gdzie? Ten koleś, Marines, wiesz, kto to jest? Nie, nie wiem. To jest Capral Hicks. Aha. O'Neill, get in the goddamn APC! Zamknij ring. Actual, this is 2-1 en route with prisoner. You have a lot of explaining to do, sir. Oh yeah. Something's wrong. They look pissed as shit at you. Mają powód. Who is he? Son, be careful about what you do next. Did you know about the manifest? You were gonna go either way. Did you know that Bella was gonna die, no matter what? Yes, and you knew it too. Son, there wasn't a force in hell that was gonna stop you guys from going in and trying anyway. Put it down. Lower it. We just risked our lives to get this guy out of the Wayu facility. Let's ignore the lion for a second. Why the hell was this Marine so important to you? What happened on the Sulaco? Don't lie to me. Don't you dare lie to me! Get that bag off that soldier now. Who the fuck is that? Oh, great. Back here. No. I'm Corporal Hicks from the USS Sulaco. I've been held under duress for months by Weyland Yutani. A wiesz, kto grał Hicksa? A wiesz, że nie wiem? A kojarzysz Kyla Reese'a z Terminatora? Jedynki? No chyba wiem, o kogo chodzi. No to też ten sam aktor. Zapomniałem, jak on mu się nazywa, kurwa. A on właśnie grał tego, Kyla Reese'a w Terminatorze jedynce. Tak chyba je. What information did you give them, Corporal? Stuff they're gonna figure out anyway. Enough to keep me alive without saying much. Captain, who did we bring back? We found out about Hicks when it was already too goddamn late. I didn't think there was a snowball's chance in fuck any of you were coming back alive. I'm sorry about Bella. You have no idea. They had a prisoner in that facility for weeks. Wayu has an FTL ship on the planet. Now I got a duty to the other 100 Marines to get them off this rock. Then you better hurry, sir. Last FTL leaves soon and it ain't coming back. You know the FTL schedules? I know a lot more than that. Sir, we have two squads of Marines inbound, coming in hot. What? There's more than 100 Xenos heading right for Hadley's Hope. Co tam setka? Oj, tam taka setka. Co to jest, to nie? No, normalnie. Zaraz ich rozpieprzymy. Co mamy w następnym odcinku. No. Także... Czekaj, ja sobie sprawdzę tylko, jak to się nagrało.